Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Trojus Ninja. Dzisiaj poruszymy sobie tematykę pozycji, postawy w trakcie walki. Również także zajmiemy się gardą, jak trzymać prawidłowo ręce oraz także zajmiemy się tematyką poruszania się w trakcie walki. Porównamy sobie kilka pozycji z różnych styli. Również także w tym odcinku poznacie moją opinię na temat tego, jaka według mnie pozycja w trakcie walki jest najlepsza. Zapraszam serdecznie do oglądania. Wpierw, przed pokazaniem wam jakiejkolwiek pozycji do walki, musicie wiedzieć dwie rzeczy, w zasadzie powinniście sobie zakodować w głowie, a mianowicie, po pierwsze, pozycja musi być luźna, nie możemy stać sztywno i dwa, nie możemy stać w jednej linii. No chyba, że się uczymy kihon, dajmy na to na przykład na karate czy w innych tradycyjnych sztukach walki, to wtedy jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o stricte walkę, czyli już kumite, pomijamy na przykład temat kihon, jeżeli chodzi o karate, chodzi mi stricte o kumite, nie możemy stać w jednej linii, absolutnie. Zaczniemy sobie na początku chyba od najbardziej znanej pozycji z różnych sportów i sztuk walki. Międzynarodowy termin nazwy tej pozycji nazywa się bow stance, czyli po polsku pozycja strzelca. Z karate jest to na przykład pozycja zenkutsu dachi. Na początku pokażę wam tradycyjną pozycję strzelca. Zobaczcie, stojąc w tej pozycji tutaj, równo, ja przechodzę do przodu, w taki sposób. I teraz tutaj, w takiej pozycji właśnie zenkutsu dachi, bardzo dobrze wzmacniają mięśnie nóg, naszą technikę. Natomiast walczyć w takiej pozycji bym wam nie polecał. Ale zobaczcie, jeden mały ruch. Stąd tutaj wystarczy, iż przesunę moją tylnią nogę do przodu w taki sposób i już mam otóż fantastyczną pozycję do walki. To jest właśnie jedna z najbardziej uniwersalnych pozycji do walki. Tutaj nogi są ustawione w ten otóż sposób. Lekko noga skierowana do środka, nie centralnie tak w linii, bo tutaj byśmy bardzo niestabilnie stali. Lekko otwarta, noga tutaj ugięta, ciężar ciała lekko do przodu, w ten sposób. Zobaczcie. I teraz kwestia gardy w tej pozycji. Prawa ręka przy szczęce, lewa ręka na wysokości naszej brody. Z przodu tutaj. I teraz zobaczcie, tutaj jest mój przeciwnik. W zależności od tego, jak daleko znajduję się od mojego przeciwnika, muszę trzymać z nim dystans. Chodzi mi teraz o kwestię gardy. Czyli, jeżeli jestem sobie na przykład dalej, tutaj, mogę sobie pozwolić na to, aby moją gardę opuścić. Wówczas regeneruję swoje siły i mam na przykład zapas energii, a jeszcze jeden następny atak. Jeżeli trzymam cały czas ręce tutaj w górze, to te rączki chcąc nie chcąc same się męczą. Jeżeli podchodzę do mojego przeciwnika bliżej, to już moje ręce tutaj wędrują wyżej. Rozumiecie, o co chodzi? Im dalej od przeciwnika, tym możecie sobie troszkę ręce opuścić. Im bliżej znajduje się przeciwnika, tym ręce muszą być tutaj przy gardzie. I tutaj jedna kwestia. Możemy trzymać tutaj nasze pięści, tak? To też nie jest błąd. Ale jeżeli rękę mamy z przodu, a przeciwnik jest, że tak powiem, w bezpiecznym dystansie, że możemy go jeszcze sięgnąć, żebyśmy na niego wlecieli, to lepiej jest trzymać tą rękę z przodu tutaj, bo zawsze macie szybszą reakcję na jakikolwiek blok. W ten sposób możecie tutaj zblokować raz, dwa, ale jeżeli macie rękę tutaj, no to jedyne co wam na przykład wyjdzie w wypadku ekstremalnej konfrontacji, to zasłonięcie się tutaj. A tutaj możecie jeszcze działać. Zobaczcie, z różnych pozycji. Tutaj, w ten sposób. Luźno stoicie na nogach. Prawa noga może lekko być podniesiona. W ten sposób, iż nie jest całkowicie oparta na parkiecie, ale lekko podniesiona. W ten sposób. Omówmy sobie teraz kolejną pozycję ze sportów i sztuk walki. Będzie to pozycja prosto z boksu tajskiego, czyli z Muay Thai. A mianowicie, w pozycji boksu tajskiego, zobaczcie, to jest tradycyjna forma, w ten sposób, iż noga przednia jest lekko tutaj ugięta, stoimy w ten sposób, pozycja nie jest aż tak szeroka jak pozycja strzelca, zobaczcie, pozycja strzelca, pozycja z boksu tajskiego, jesteśmy tutaj trochę bliżej, w ten sposób, ręce mocno tutaj w górze, dlaczego? Ponieważ stąd dużo łatwiej zaatakować łokciami, gdzie ten styl jest bardzo na to nastawiony, również także, dlaczego ta noga jest przednia tutaj cały czas jakby w górze, lekko tak podtufuje, ponieważ ona ma zadanie bardzo szybko zastopować naszego przeciwnika w momencie konfrontacji. Chodzi o to, aby stąd tutaj błyskawicznie można było podnieść nogę i zaatakować front kickiem, jako stop technika. Również także można odpuścić przednią nogę, nie stać cały czas w ten sposób tutaj, a mianowicie ją postawić, a drugą nogę tutaj cały czas mieć tutaj w gotowości. Dlaczego? Bo stąd tutaj, kiedy zobaczcie, moje kolano już jest tak otwarte, ja bez problemu mogę wyprowadzić na przykład potężne kopnięcie okrężne, które się bardzo dobrze sprawdza i jest często stosowane w tymże stylu. Na przykład stąd tutaj, raz i hop, w ten sposób. Jest to bardzo dobra tutaj także pozycja. Kwestia gardy w tej pozycji jest dość podobna.
Zawodnicy boksu tajskiego przeważnie nie trzymają tej ręki z przodu, choć można, to nie jest błąd. To jest kwestia po prostu już tego, jak dany zawodnik walczy, jaki styl po prostu walki preferuje. Tutaj rączki są nieco bliżej siebie, w ten sposób. Często również także podnoszony jest bark tutaj, aby uchronić się przed atakiem ciosu sierpowego. To może się właśnie przydać w bardzo bliskim dystansie. Czyli stąd tutaj, w ten sposób. Oczywiście zawodnicy też spuszczają ręce, jeżeli są w bezpiecznym dystansie, po to, żeby zregenerować energię. Nie zapominajcie o tym. Jest to bardzo istotne, aby w trakcie walki, żebyście mogli znaleźć czas na to, aby odpocząć. Czyli stąd tutaj, jesteśmy dalej na przykład i możemy sobie już tutaj ręce odpuścić, tak? Ale cały czas trzymamy je w gotowości. Tak, możemy podejść, podchodzimy, rączki są wyżej. I stąd na przykład pięknym frontkickiem możemy zaatakować, zaskoczyć naszego przeciwnika. Bardzo dobrze się sprawdza tutaj frontkick, jeżeli stoimy właśnie w tej pozycji tutaj, bo naprawdę błyskawicznie możemy podnieść tą nogę i zaatakować naszego przeciwnika. Trzecią z pozycji, jakie chciałem Wam zaprezentować, jest to pozycja bokserska. Ta pozycja również także, dla ciekawostek, jest w karate i nazywa się ona Hangetsudashi, tylko że tutaj, w tym wypadku, my stoimy tak i bardziej kolana mamy skierowane do środka. Natomiast w pozycji bokserskiej stoimy w ten otóż sposób tutaj. Ręce tutaj trzymamy, zasłaniając ważne tutaj elementy naszego brzucha. W tenże sposób możemy tutaj dobrze się zasłonić, również także bark możemy mieć tutaj uniesiony do przodu i poruszać się troszeczkę właśnie w taki tutaj sposób. Ręka również także może być do przodu wysunięta, jeżeli mamy daleko przeciwnika, jak i również także możemy tutaj właśnie ręce powrócić do siebie, jeżeli jesteśmy dość blisko. Tutaj nogi są ustawione mniej więcej dość blisko siebie, ale nie stoimy w jednej linii, czyli nie tak, żebyśmy się tutaj krzyżowali, tylko lekko tutaj w rozkroku, w taki oto sposób. I tutaj. Tyle, ile przestawiamy się do przodu, do tyłu, tyle samo musimy pociągnąć drugą nogę. Czyli w prawo, raz, raz i zaś w lewo, raz, raz. O to chodzi. Luźno tutaj pracujemy na naszych nogach. Staramy się, jakby wam to powiedzieć, nie stać całościowo na całej powierzchni naszej stopy, ale na poduszce naszych palców. W tenże sposób. Bo tutaj możemy szybciej, lepiej podejść do przodu, a także wybić się i mamy lepszą motorykę w trakcie walki. Zobaczcie z różnych stron. Omówimy sobie teraz już ostatnią pozycję, jaką chciałem poruszyć. Część z Was, może gdy zaraz usłyszę pewne słowa, to się chwyci za głowę, jak można w takiej pozycji walczyć. A no dużo zawodników walczy właśnie w takiej pozycji, a mianowicie w pozycji jeźdźca, czyli na przykład kibadachi. Kibadachi, na przykład tradycyjne z karate, wygląda w ten otóż sposób, ale jeżeli chodzi o kwestię walki, to kibadachi może wyglądać w tenże sposób. Iż zobaczcie, te nogi nie krzyżują się tutaj, są luźno, nie stoję w jednej linii, tylko lekko tutaj z boku i prowadzę, że tak powiem, walkę z boku tutaj. Ustawiam się tak, że jest ciężko mnie chycić, ciężko mnie trafić w brzuch, bo jestem bokiem do przeciwnika skierowany w tenże sposób. Również tak, że na przykład w pozycji strzelca możemy stać bardziej troszkę otwarcie, ale generalnie stoi się w ten sposób, iż także stoimy z boku tutaj. W ten sposób tutaj dobrze się zakrywamy i przeciwnik ma ciężko nas zaatakować, ale w pozycji właśnie jeźdźca, czyli kibadashi, tutaj możemy przykucnąć troszkę, zejść do przodu, sprowokować naszego przeciwnika, odejść do tyłu. To jest bardzo istotne, abyśmy również także nie zapominali o takiej pozycji i również także wdrażali ją do treningu. Czyli zobaczcie, najprościej pokażę Wam to może w ten sposób. Pozycja kibadachi, stoicie sobie równo, kolana na zewnątrz. Teraz rozluźniacie pozycję, troszkę ją skracacie i przestawiacie jedną nogę do tyłu. W tenże sposób. To jest właśnie tutaj pozycja jeźdźca, z której także możecie bardzo dobrze tutaj prowadzić konfrontację. Ale również także możecie mieszać te wszystkie pozycje. O to właśnie chodzi i do tego zaczynamy zmierzać powoli. Czyli stojąc tutaj, na przykład mogę przejść do pozycji strzelca, do pozycji z boksu tajskiego, czy też również także mogę przejść do postawy bokserskiej. O to chodzi, abyście łączyli tutaj te wszystkie pozycje. Bo prawda jest taka, iż nie ma najlepszej pozycji w sportach i sztukach walki. Kwestia jest indywidualna. Każdemu zawodnikowi troszkę lepiej będzie podchodzić inna pozycja i ważne jest to, abyście ćwiczyli tutaj różne pozycje i wypracowali sobie swój własny, unikatowy styl walki. A pamiętajcie o tym, iż przede wszystkim, im bardziej będziecie mieszać w trakcie walki waszemu przeciwnikowi w głowie, stoi raz tak, spuszcza gardę, tutaj gdzieś prowokuje, tu ten, a tak naprawdę macie kontrolę nad całą walką, to po prostu dużo łatwiej będzie Wam toczyć późniejsze konfrontacje i będziecie lepszymi zawodnikami.
zajmiemy się teraz jeszcze jedną, w sumie bardzo ważną kwestią, a mianowicie jak stawiać nogi, jak przemieszczać się w tych pozycjach. Zademonstruję Wam to na przykładzie pozycji strzelca. Wszystkie te schematy są takie same do każdej z pozycji. A mianowicie, zobaczcie, stoję sobie w pozycji strzelca tutaj i chcę teraz przejść do przodu. To czy ja zaczynam moją nogą przednią? Niby tak się wydaje, ale tak nie jest do końca. Siła wychodzi od nogi tylnej. Noga tylnia ciągnie ciężar do przodu, a ja tą nogę tylko w zasadzie podnoszę lekko do góry. Raz. I teraz ta noga podchodzi tutaj, bliżej. I zaś przejście do przodu. Raz. I hop. Teraz chcę przejść do tyłu. Moja noga przednia odbija mnie do tyłu tak naprawdę. Zaczynam od nogi przedniej. Zobaczcie. Tą nogę w zasadzie tylko delikatnie podnoszę. Raz. I zaś do tyłu. I dwa. W ten sposób. Ta noga zawsze ciągnie się do poprzedniej. Tyle, ile przejdziemy do przodu, tyle musimy po prostu dodać z drugiej strony. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Czyli teraz, zobaczcie, troszkę płynniej. Idę do przodu. Raz. Dwa. Do tyłu. Raz. Dwa. Starajcie się też tutaj nie robić tego na zasadzie. Wiem, pokazuję troszkę, że tak powiem, aż nienormalnie, ale myślę, że ten sposób jest dobry. Chodzi mi o to, żebyście nie za bardzo podnosili tutaj waszej nogi, a żeby ona w zasadzie tak czurała delikatnie po powierzchni. O coś takiego. Możecie też dodawać wydech. W ten sposób. Teraz chcę przejść w lewo czy w prawo. Zobaczcie. Chcę przejść w prawo, to nie robię czegoś takiego, raz, dwa, bo krzyżujemy wówczas nogi. Bardzo łatwo możemy tutaj narazić się kontuzję. Czy też jeżeli przeciwnik to zauważy, na pewno to wykorzysta. Stąd tutaj chcę przejść w prawo, prawa noga. Raz i teraz lewa, ciągnie. Dwa. W ten sposób. Raz. Dwa. Teraz chcę przejść w lewo. Raz. Dwa. Raz. Prawo. Raz. Dwa. Trzy. Lewo. Raz. Dwa. Trzy. W prawo. Raz. Dwa. Do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. W prawo. Raz. Dwa. W lewo. Raz. Dwa. I zaś. Raz. Do przodu. Dwa. Z tyłu. Raz. Dwa. W ten sposób. Nie zapominajcie także o jumpingu w trakcie walki, czyli właśnie takiego luźnego podskakiwania sobie. Na przykład w formule semi-contact praktycznie cały czas prowadzi się tą konfrontację na takiej zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię full contact, to nie polecałbym tutaj stosować nieustanny jumping, żeby cały czas pracować właśnie w ten sposób w trakcie walki, ale możemy ten jumping dodawać. Na przykład stoimy sobie, przejście do przodu, skręcimy i już. Raz, dwa, szybkie przejście do tyłu, przejście w prawo, raz, przejście w lewo, raz. Przejście w prawo. Zaś, stoję sobie, chcę przejść do przodu. Raz. Do tyłu. Raz. I możemy sobie to też właśnie łączyć z normalną tutaj, z normalnym chodzeniem. Niekoniecznie w pełnym jumpingu, ale też tutaj luźno. I też to właśnie dokładać. Wówczas będzie to miało bardzo dobry efekt w trakcie walki. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, ja tym sympatycznym akcentem będę już się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapka pod filmem, komentarz, możecie film udostępnić, pokażę Waszym znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to śmiało możesz kopnąć suba, abyś na bieżąco otrzymał informacje odnośnie nowo przesłanych materiałów. Ja tymczasem będę musiał czekać na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Ostnipo!